Skoro już udało nam się nasz pojazd uruchomić, to spostrzeżemy niebawem, że na pierwszym biegu daleko zajechać się nie da. Rozpędzanie motocykla polega na poprawnym przełączaniu kolejnych biegów po osiągnięciu odpowiedniej prędkości pojazdu lub obrotów silnika. W motocyklach występują sekwencyjne skrzynie biegów i aby przełączyć bieg z niższego na wyższy, należy energicznie wcisnąć dźwignię sprzęgła, zwalniając jednocześnie manetkę gazu oraz podnieść dźwignię zmiany biegów do góry. Włączamy następny bieg i płynnym ruchem zwalniamy dźwignię sprzęgła, przekręcając jednocześnie manetkę przyspieszenia. I żegnaj ziemio! Każda jazda, nawet najszybsza, dobiega kiedyś kresu. Najpewniejszym sposobem na zatrzymanie jest jazda aż do opróżnienia baku z paliwem. Ale są też inne metody. Aby zredukować prędkość motocykla, zaleca się hamowanie silnikiem. W przypadku konieczności znacznego zmniejszenia prędkości bądź zatrzymania pojazdu, należy użyć hamulców. Każdy motocykl wyposażony jest w dwa hamulce. Jeden obsługiwany dźwignią umieszczoną z prawej strony kierownicy. Ten hamuje koło przednie. Oraz drugi obsługiwany prawą nogą, pedałem umieszczonym w okolicach prawego podnóżka. W pierwszej fazie hamowania należy używać obu hamulców, jednak tak, aby nie spowodować zablokowania kół. Dźwignię sprzęgła należy wcisnąć dopiero w ostatniej fazie, czyli krótko przed zatrzymaniem pojazdu. Kierownicę zawsze należy trzymać pewnie obiema rękami, aby być przygotowanym na ewentualność szybkiego wyrównania toru jazdy. W zależności od stanu nawierzchni powinniśmy regulować intensywność użycia poszczególnych hamulców. Hamulca przedniego używamy jako głównego podczas zwykłego hamowania. 80% siły hamowania to efekt działania tego hamulca. Hamulec nożny służy do delikatnej redukcji prędkości podczas powolnej jazdy. Maksymalne użycie obu hamulców następuje podczas hamowania w sytuacji awaryjnej. W czasie hamowania awaryjnego należy możliwie szybko wcisnąć oba hamulce, osiągając pełną siłę hamowania i przez to najkrótszą drogę. W przypadku blokowania się koła przedniego należy natychmiast zwolnić hamulec. Podczas hamowania awaryjnego ważna jest odpowiednia postawa, pozwalająca zachować kontrolę nad motocyklem. Należy usztywnić ramiona. Kierownica powinna być wyprostowana, wzrok skierowany do przodu. W ostatniej fazie hamowania należy zredukować bieg na pierwszy. Gdy motocykl zatrzyma się, podpieramy się lewą nogą i obserwujemy lusterka wsteczne, aby upewnić się, czy pojazdy poruszające się za nami również zdążyły wyhamować. Motocykliście, jak każdemu użytkownikowi dróg, trudno jest uniknąć sytuacji zaskakujących, niebezpiecznych. Do takich należy nagłe pojawienie się przeszkody na obranym torze jazdy. Często są to pojazdy prowadzone przez kierowców, którzy nie zauważyli zbliżającego się motocyklisty i wymusili pierwszeństwo przejazdu. Zachowując się stosownie do sytuacji, motocyklista ma szansę na uniknięcie skutków nieswoich błędów,
Aby uniknąć zderzenia w takich sytuacjach, należy pochylić motocykl w lewo lub w prawo w celu ominięcia przeszkody. Aby zachować wówczas równowagę, kierowca powinien zachować pozycję wyprostowaną. Po ominięciu przeszkody należy wyrównać tor jazdy. Jednym z najbardziej niebezpiecznych manewrów jest hamowanie na łuku. Można go wykonać bezpiecznie tylko przy zachowaniu szczególnej ostrożności w wyjątkowych sytuacjach. Na przykład podczas pokonywania ostrych zakrętów czy omijania pieszego, który nagle wtargnął na jezdnię. Podczas takiego hamowania używamy obu hamulców w zdecydowany sposób. Aby bezpiecznie oraz efektywnie zmniejszyć prędkość na łuku, zaleca się chwilowe wyprostowanie motocykla, wyhamowanie i ponowne pochylenie się w łuku. Jest to jeden z najbezpieczniejszych sposobów wytracenia prędkości podczas pokonywania łuku motocyklem. Podczas jazdy w górach zaleca się hamowanie silnikiem. Zapobiega ono przegrzewaniu się okładzin hamulców oraz zagotowaniu płynu hamulcowego. Gdy na zjeździe hamujesz silnikiem, a prędkość jest wciąż zbyt duża, wykonaj kolejną redukcję biegu na niższy. Hamując silnikiem podczas jazdy motocyklem, można hamować naprzemiennie, zarówno przednim, jak i tylnym hamulcem. Pamiętaj, że górskie drogi obfitują w ostre zakręty i zza takiego zakrętu może nagle wyłonić się inny pojazd. Świat w nocy wygląda inaczej. Motocyklista ma bardzo ograniczoną widoczność do obszaru oświetlonego przez światło motocykla. Światła mijania nie tylko oświetlają drogę przed pojazdem, ale jednocześnie określają jego pozycję na drodze. Należy tak dostosować swoją prędkość, aby można było zatrzymać motocykl na odcinku krótszym niż zasięg świateł. Największym niebezpieczeństwem związanym z nocną jazdą jest chwilowe oślepienie kierowcy światłami pojazdu nadjeżdżającego sprzeciwka. Dlatego podczas wymijania nocą należy mieć kontakt wzrokowy z liniami wyznaczającymi krawędź jezdni, aby uniknąć jazdy na wyczucie i posiadać punkt odniesienia w razie oślepienia. Dla poprawy bezpieczeństwa podczas nocnej jazdy pamiętajmy o widocznym ubraniu, najlepiej z elementami odblaskowymi. Temperatura nocą jest zwykle o wiele niższa niż w dzień. Ubierzmy się więc cieplej.